pierwszą część połączonej wypowiedzi po meczu Kotyca koło przekazu Kołtynia. Udany rewanż gości za porażkę w pierwszej rundzie. Wygrana ASECO 75-63. Z nami trener drużyny gości, pan Dawid Edek oraz Przemysław Frasunkiewicz. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Bardzo się cieszę, że wyszliśmy w mecz maksymalnie skoncentrowani na bardzo wysokich obrotach. Ciężkie warunki i jeszcze raz cieszę się, że udało się ten mecz wygrać. Z tej okazji chciałbym pogratulować zawodnikom za walkę, którą pokazali w tym meczu, a jednocześnie też podziękować kibicom, którzy przyszli na ten mecz i nas wspierali przez cały mecz. Bardzo dziękuję, panie trenerze, głos zabierze Przemysław. 14 punktów oraz. Cieszę się, że to wygrana, bo problem z meczami na wyjeździe. Można powiedzieć, że ten mecz miał dwie osłony. Pierwszą połowę, gdzie oczywiście łatwo nam się grało, bo trafiliśmy prawie każdy rzut. W drugiej połowie Kotwica nie miała właściwie już nic do stracenia, więc oczywiście łatwiej się gra. Pomimo tego potrafiliśmy utrzymać to prowadzenie. Tym bardziej nas cieszy to zwycięstwo, bo dzisiaj nasz trener ma urodziny. Tak sobie żartowaliśmy, jak tu jechaliśmy, że nie ma szans, żebyśmy w urodziny trenera przegrali, bo po prostu nie wypada. I to wszystko. Bardzo dziękuję.